Cześć, to Ada i Patrycja z ostatniej tawerny. Wybieramy się na Jurassic World Upadłe Królestwo. Przekonajcie się, jakie będą nasze pierwsze wrażenia. Wrócimy po seansie. Rescue op. Save the dinosaurs from the island that's about to explode. What could go wrong? Właśnie wyszłyśmy z seansu. I nie jesteśmy chyba do końca pewne, czy byłyśmy zadowolone. Nie, bawiłam się dobrze, to muszę wam szczerze przyznać i tobie też. Mi się na pewno bardzo podobały animacje, które były na wysokim poziomie i nie raziły. Pierwszy raz od paru seansów tak nie raziły. Ale pierwszy raz od paru seansów, gdzie narzekałyśmy na animacje albo na jakieś różne niuanse, to mnie nie raziło i to było takie, no naprawdę się przy tym napracowaliście. Musiał być sztab chyba z paru tysięcy osób pracujących, no, bo te dinozaury... No może nie przesadzajmy, ale na pewno parę osób... Dinozaury były naprawdę świetnie zrobione. No na tym stoi ten film, ta produkcja to są przede wszystkim dinosie, tak? I były zrobione po prostu idealnie. Uwierzyłam twórcom, uwierzyłam, że rzeczywiście mogłyby zostać odtworzone. Twórcy nawet mnie zaskoczyli dwa razy, jeżeli idzie właśnie o odtwarzanie rzeczywistości, ale to pozostawię wam jako smaczek do poznania już w trakcie własnego seansu, bo szczerze to ja do niego zachęcam, choć parę niedociągnięć scenariuszowych zauważyłam. Ja nie byłam zdziwiona oczywiście tym wątkiem miłosnym, który od razu ci powiedziałam, Ada, zobacz, tu będzie to. So, what are you dating, like an accountant now, or? Owen. Ventriloquist? Stop it. You love a dummy. This is not why we're here. No, ta akcja, jeżeli chodzi o to taki główny wątek, no, nie zaskoczyła mnie ani trochę. Powiedziałam, zobacz, oni ich wykorzystają i tak dalej. Potwierdzam, chociaż ja widziałam wcześniej zwiastun, Patrycja chyba nie. Nie, nie widziałam. Więc ja się spodziewałam, bo zwiastun mi to zdradził, więc nie mówiłam Patrycji, tak, masz rację, tylko poszukiwałam w ciemności głową. No nie było to zbytnie odkrywcze. Nie było to odkrywcze, nie było to jakieś takie wow, ta historia mnie porwała. I zobaczyłam tam coś nowego, co mnie zafascynowało i w ogóle klękam i oglądam drugi raz, żeby odkryć coś nowego. Ale z drugiej strony to tego typu ale produkcja, z drugiej strony tak? Fajnie się bawiłam, nie raziła mnie ani w sumie... Scenariusz mnie nie raził. Był taki dobry. Właśnie pomyślałam, ja stwierdzam, że bardziej poprawny. Ja sądzę, że był po prostu taki dobry, taka czwóra. Do these animals deserve the same protections given to other species? Or should they just be left to die? These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. You know me. Miałam pewne obawy idąc na seans, bo to czasem w produkcjach, w tych odgrzewanych kotletach okazuje się, że nielogiczności fabuły i to odgrzewanie starej fabuły w nowej otoczce wizualnej się nie sprawdza. To znaczy, że fani dinozaurów, fani danej opowieści, fani danych aktorów tak czy siak wychodzą zawiedzeni. Bałam się, że mimo całej tej otoczki, efektów specjalnych nie będę się bawić dobrze, ale ja się zaskoczyłam, bo to grało. To nie było idealne, ale wszystko ze sobą grało. Kotlet nie był zimny, że tak to ujmę. Poszłabyś raz jeszcze? No nie. Ja też nie. No nie. Jakbym miała wybrać potem, czy kupować DVD, żeby potem dowiedzieć się, jak to wszystko powstawało, to nie, prędzej bym poszukała tego dodatku o tworzeniu samej animacji, bo to było naprawdę
największym plusem tej historii. Przyznać, wizualnie było cudownie. Tak, trzeba przyznać ten duży plus, że wizualnie nie kłuło w oczy i naprawdę... Zostałaś na tym poziomie, że nie kłuło, czy byłaś zachwycona? Nie. Byłam zadowolona z tego, że nie odczuwałam tej animacji jak w innych jakichś filmach, gdzie jest i gra aktorów, którzy stoją na tym zielonym ekranie i nie wiedzą, co się dzieje. Tutaj nie, aktorsko jest super i jakby to, że jest dodane coś w postprodukcji, jest dodane w ten sposób, że ja nie zauważyłam i jakby nie myślałam w trakcie seansu o tym, że tam coś nie gra, tylko to było tak zrobione, że jakby oddałam się temu i nie myślałam w ogóle o tym, że to jest gdzieś tam dostawione. Więc nawet sądzę, że starsi, bardziej wyjadacze, wymagający, tak, wyjadacze i fani jakichś animacji nie zrażą się i nie będzie im niczego brakować na pewno, tak? A fani Chrisa Pratta, fani Strażników Galaktyki, jak najbardziej myślę, że wyjdą zadowoleni. Albo osoby, które oglądały Black Mirror. Tak samo, ten duet aktorski działał. Nie tak bardzo dobrze, jakbyśmy chcieli, ale działał. Chris Pratt ratował mnie jedną sytuację. Gdy już myślałam, że będzie niezręcznie, on rzucał jakimś tekstem, który idealnie ratował całą scenę. Nie, ta para mi się podobała. Ona taka wrażliwa, dobra, chce uratować wszystko, a on taki trochę bad boy, ale mimo wszystko z dobrym sercem, żartowniś, który... Dobra, załatwimy to. Trochę właśnie wyglądało, jakby to była Gamora, i nasz główny strażnik galaktyki. Nie! Mocnych zachwytów. A więc, moi drodzy, film był okej. Okay. Film był dobry. Film jest tak bardzo pośrodku. Jeżeli nie macie co robić w niedzielę na przykład i chcecie się wybrać do kina, żeby obejrzeć coś... Obudzić w sobie tego dzieciaka, który tak, pamiętał albo, jeszcze Jurajski Park. Tak, to albo to po prostu albo się pobawić i nie myśleć za bardzo o tym, ojejku, muszę rozwiązać zagadkę, tak? Muszę zwrócić uwagę na to i na to, żeby poskładać wszystkie wątki. Prowadzenie za rączkę jest przyjemne. To jest przyjemnie. To jest takie, wiesz, takie kino, które mogę sobie odpalić w każdym momencie, wziąć popcorn, kolę i odpocząć. I odpocząć. I nie żałować przede wszystkim, że to nie był stracony czas. Nie uważam tak. Innymi słowy, zapraszamy Was na seans. Tak naprawdę idzie się dobrze bawić. Nie wyjdziecie zawiedzieni, nie powinniście. My nie miałyśmy zbyt wygórowanych oczekiwań, ale też chciałyśmy, żeby to było coś. Life cannot be contained. Life breaks free. Life finds a way. I rzeczywiście ten duch starego parku jurajskiego tutaj się pojawił. Obudziłyśmy w sobie dzieci. Ponownie.